Jesteś korposem? Mów albo strzelam. Nie jestem żadnym korposem. Nazywam się V i przysłała mnie tu Regina. Regina? Przekaż jej, że może się pierdolić. Był nabity? Czemu groziłeś, że się zabijesz? Myślałem, że jesteś korposem, który ma mnie uciszyć. Czyli i tak byś zginął. Ale to by była moja decyzja. Te skurwysyny kontrolują wszystko, ale to ja zdecyduję, kiedy zginę. Ja! To też przekaż Reginie. Nie ugnę się jak ona. Po drodze słyszałem twój wywiad. Puściłem wszystko w eter, jak tylko cię zobaczyłem. Nie dokończyłem montażu, ale przynajmniej ludzie usłyszeli prawdę. To wszystko. Ktoś wydał na ciebie wyrok, ale pewnie to wiesz. Tak. Słuchaj, też mogę mieć to gdzieś, ale Regina chce ci pomóc. Mnie? To ona potrzebuje pomocy. Była najlepszą dziennikarką, jaką znałem. Moją mentorką, a teraz sprzedała się. Ale ja się nie sprzedam. Regina była twoją mentorką? O, nie tylko moją. To była najlepsza reporterka wojenna w Night City. Ale w końcu została fikserką. Tak. Jak mówiłem, sprzedała się. Kiedyś było inaczej. Kiedyś słowo dziennikarza coś znaczyło. Patrzyliśmy tym wszystkim skurwysynom na ręce. A teraz? Możesz pokazać, że Holt bierze kasę od Arasaki i wszyscy mają to w dupie. Po co więc ten materiał o weteranach? Po co się narażasz? Po to, żeby ludzie zaczęli zadawać pytania. Zastanawiać się, tak jak ty teraz. Może na tym ziarenku niepokoju wyrośnie w końcu jakaś niezgoda. Kto wie? Trzeba próbować. Skontaktuję cię z nomadami. Posiedzisz z nimi, korposi o tobie zapomną. Odpoczniesz sobie. Od czego? Od odpowiedzialności? Sorry, ale to nie mój styl. Słuchaj, chodź stąd. Jak tu głupio zginiesz, to nic nie zmienisz. Jeśli będę ciągle uciekał, to też nic nie zmienię. Poradzę sobie bez waszej pomocy. Ty to robisz na złość Reginie? Chcesz jej coś udowodnić? Gówno tam wiesz. Max, gdzie twoja dziennikarska ciekawość? Spotkaj się z Reginą, pogadajcie. Sam się przekonasz, kim teraz jest, o co walczy. Jej naprawdę zależy na tym spotkaniu. Max. Pogadam z nią, ale to wszystko. O nic więcej nie proszę. Dobra. Zgram tylko kilka rzeczy. Jasne. Prywatny kierowca. Nie jestem przyzwyczajony do takich luksusów. Dawaj, nie marnujmy czasu. Na razie, Max. Na razie. Się przekonać tego upartego drania. Teraz to mnie czeka trudna rozmowa z Maxem. Zamykam kontrakt.
Siema, szybka akcja. Maelstrom ukradł furgonetkę firmy Malorian, którą teraz trzyma w swojej dziupli. Pojedź po... adres z załącznika i wyciągnij drzazgę z furgonetki. W skrócie, masz okraść złodziei. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, to okraść załącznik. Dzięki za drzazgę, przyda się. Kontrakt zamknięty. Thank you.
Jednej z dziewczyn od Moksów coś odpaliło. Chyba cyberpsychoza. Mój klient jest zagrożony. Trzeba go wyciągnąć. Zrobisz to dla mnie? Będę zobowiązana. Szczegóły w załączniku. Co za jeden. Liczniki przyszedłeś zczytać? Regina mnie przysyła. No tak. Tato zawsze trzyma rękę na pulsie. Hal. Hal Kantos. Gdzie on jest? Nie wiem. Pewnie... Pewnie gdzieś na dole. Mówiłam mu... Mówiłam, żeby się schował. Co tu się właściwie stało? Hal miał skrakować dla nas taki jeden brain dance. Udało się. Tak powiedział. Ale coś poszło nie tak. Mocno nie tak. Kiedy Eni puściła nagranie, zaczęła wyć. Odwaliło jej. Resztę... Resztę możesz sobie dośpiewać. Ta cyberpsycholka. Muszę coś z nią zrobić. Tak, zabić. Jeśli znasz się na tych klockach, możesz podpiąć się do niej przez naszą wewnętrzną sieć i rozpieprzyć jej parę wszczepów. Bex, możesz użyć jej gniazda. Leży tu obok. Dostała pierwsza. Niegrzeczny chłop! Hal? Żyjesz? Ciii, nie tak głośno. Ta psycholka zajęła się nią. Aha. Możesz wychodzić. No wreszcie. Już myślałem, że się tu uduszę. Masz czasem tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Czemu tej lasce tak odwaliło? A czemu ludzie dostają cyberpsychozy? Nikt tego nie wie. I nikomu nie zależy, żeby się dowiedzieć. Ta druga dziewczyna tam na górze żyje, ale jest ranna, krwawi. Dasz radę ją poskładać do kupy? Ja nie, ale Regina zaraz kogoś przyśle. Będzie dobrze. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. Ładnie, ładnie. Hal bardzo zadowolony, wypowiada się o tobie w samych superlatywach. Będzie jeszcze o tobie głośno, Vi.
Zamykam kontrakt. Ta druga dziewczyna... Nie żyje. Wiem. Jesteśmy podłączone do tej samej sieci. Nie było innego wyjścia. Nie przeżywaj.